Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Speedrun 4.0, gdzie gram i komentuję swoje ruchy. Przy okazji, moi drodzy, 15 stycznia przeprowadzę darmowy trening na temat Gambitu Hetmańskiego. Żeby wziąć w nim udział, trzeba się zapisać do mnie na listę newslettera i ten link podczepię pod tym filmem oraz w opisie filmu. Zapraszam serdecznie. Oczywiście wielu widzów już na tym newsletterze jest, ale jeszcze jak ktoś się nie zapisał, to zapraszam, gdyż ten trening będzie niepubliczny, on nie będzie ogólnodostępny, będzie dostępny tylko dla ludzi, którzy właśnie przystąpili do newslettera. Zapraszam do speedruna, zaczynamy, 10 minut, odpalamy, szukamy przeciwnika, 2051, te partie już będą na jakimś ciekawszym poziomie na pewno, jeśli chodzi o myślenie, o sposób gry. Gramy Gambit Hetmański, dlaczego by nie? C4. No i teraz tak, przeciwnik może przyjąć, może nie przyjąć. C6 charakteryzuje się obroną słowiańską, więc zagramy skoczek na C3. Możliwość jest taka, że przeciwnik może zbić skoczek na F6 i skoczek na F3. Schemat gambita hetmańskiego jest prosty, jeśli chodzi o pierwsze cztery ruchy. Bardzo łatwo to zagrać. Tutaj dobrze jest zbić pionka, jeżeli ktoś lubi grać w ten sposób oczywiście. Można kombinować, grać gońcem, ale w tym układzie hetman B3 atakujemy tu, głównie atakujemy też tutaj. No jeżeli przeciwnik na przykład zagra tak, to możemy chyba zbić tu z tego co widzę, pionek więcej raczej, bo jeżeli tu to odbijemy tu z szachem, więc w tym momencie ten pionek jest zagrożony. To jest wykorzystanie słabości na B7 z uwagi na to, że goniec wyszedł sobie tu, dlatego też wskakuje hetmanem na B3. Pamiętam, jako dzieciak też miałem okazję zobaczyć arcymistrza, który gra gambit hetmański, i ten ruch hetman B3 strasznie zapadł mi w pamięć. Spodobało mi się to posunięcie i sam je stosowałem później, więc to jest kwestia właśnie podpatrzenia. Zobaczcie, przeciwnik wrócił gońcem, stracił tempo. Coś pięknego dla białych. Pytanie jest takie, czy zagrać tutaj, spróbować zbić i zbić pionka, on zagra E6, będzie miał dwa tempa mniej tak naprawdę, albo goniec na F4. Myślę, że goniec na F4 z uwagi na to, żeby przycelować skoczkiem, ewentualnie wieża na C1. I teraz pytanie, czy tutaj nie działa posunięcie. Szach jedynie, co może nastąpić. Skoczek tu. Nie, skoczek nie może, bo skoczek broni. Dobra, gramy. Czy partia kończy się po 8 posunięciach? Nie, nie kończy się po 8 posunięciach, moi drodzy. Jest atak, ale... Aha, bo będzie tutaj szach. Okej. Dobra. Będzie szach. Możliwe, że mogę sobie zbić to gońcem po prostu. Zbiję. Chodzi o to, że jak on zbije... Ja zbiję, może skoczkiem, nie, pionkiem. Chodzi o to, że będę miał opcję wybicia tutaj i po tym ruchu jest tu. Tylko że on ma oczywiście szacha i może to zrobić. Nie zrobił. Dobra. Pytanie teraz takie, bo tu będzie szach. Bez dwóch zdań. Mogę zbić tu. On wtedy da mi szacha. Będzie problem. E3 chodzi mi po głowie. Hetman da szacha. Król E2. Za cenę pionka. Tak trzeba zagrać. Zagrajmy za cenę pionka. Za cenę pionka myślę, że to już działa dobrze. Jasne, no goniec E7. To kompletnie nie rozumiem przeciwnika. W takim razie. Tym bardziej zagram gońcem tutaj. Oczywiście narażam się też na skoczka, ale się tego kompletnie nie boję, bo mam pionka więcej. Tutaj po zagraniu hetmanem ja spokojnie królem idę na E2. Ja chcę po prostu zachować pionka. Ok. Chodzi mi po głowie taki ruch, tutaj i tu, ale nie, bo szach, co ja w ogóle gadam. Skoczek kulturalnie wraca na D4. No dobra, jest pionek więcej. Jest dobrze. Dziwię się, że nie zagrał jeszcze hetmanem. Ja mam król E2, więc po król E2 też będę stał bezpiecznie. Tu się nie muszę niczym przejmować. Przeciwnik pozwolił zrobić roszadę? Kompletnie bez sensu. Dla niego.
Pion więcej, czysty pion więcej i jeszcze izolowany pionek. To jest, myślę, że spokojna partia do wygrywania. Wieża C1, wymiana jak najbardziej. Można zbić, można potem zagrać, F4 podeprzeć, nie muszę się śpieszyć. Zachowaj spokój tutaj. Tu trzeba zachować spokój. I ja podtrzymuję nieco tą moją opinię, że tutaj w zasadzie po 8 ruchach jest wygrana. W gambicie hetmańskim, słuchajcie, można zaskoczyć przeciwnika bardzo łatwo. Hetman B6, ok. B4. Tu chodzi też o to, żeby trzymać te pola, a jeżeli przeciwnik zagra A5, a jeżeli że przeciwnik zagra A5, to w sumie nie pomyślałem. Zawsze jest wieża B1, ale ha, tak mógłbym, bo tutaj jest broniony pionek. Dobra. Dobra, to się zgadza. Teraz tak, tutaj i tutaj chyba. Chyba tak, z izolowanego pionka zrezygnuję na rzecz tego, żeby celować tam w punkt E6. A, on jeszcze się zastanawia, czy bić hetmanem. W porządku. Tu zrobię H3, zrobię sobie lufcik. Lufcik jest potrzebny. Lufcik tutaj jest bardzo potrzebny, sobie po prostu stoję i wyczekuję, bo chodzi o to teraz, żeby też wymienić te wieże. Ja nacisnę tutaj wieżą na D5 i on prawdopodobnie będzie mi tutaj wymieniał, więc to będzie taka, może nie prowokacja, ale właśnie sposób na to, żeby on mi wymienił. No bo teraz ja grożę biciem takim i on będzie musiał wybić hetmanem. Sobie zagram tutaj, zagram tu, to wszystko dobrze stoi. Nie, słuchajcie, ja tu się czuję bardzo komfortowo w takich pozycjach, bardzo komfortowo. Nic nie grozi, pełen spokój, pionek więcej cały czas. Co z tego, że izolowany? No dobra, bijemy. Wybił wieżą. Kolejny pionek, nie rozumiem. A podstawiłem! Wieża D8. Bo jak zbije tu, to on mi bije z szachem. I odbija hetmana. Będę musiał tu wybić i cierpieć. Chociaż to cierpienie może nie będzie aż takie straszne, bo tu wybiję, mam pionka więcej, wezmę drugiego chyba. Praktycznie wezmę drugiego. Ajajajaj, Krzysztof! Ależ za szybko zagrał. Słuchajcie, no to jest właśnie to. Mówię, uczę... A nie zagrał wieża D8! Nie zagrał wieża D8! To cię mamy, chyba. Czekajcie, tutaj... Aha, może i w sumie dobrze zagrał, bo to weźmie mi na A7. Gość to rozważał. Tutaj. Chodzi o to teraz tak. Zagram tu. On mi weźmie pionka. Ja mogę tu albo tu. Ten goniec nie będzie miał dużo do powiedzenia. Pójdzie na F8. Wieża D8 grozi tutaj ruch. On mi zagra tak. Dlatego też tu, tu, tu. I on zagra tu, a ja tu. I jak on tak, to ja tu. I jak on tu... To ja tak, tylko że te pionki będą uciekać. Aj, nie robi się nieciekawie. Myśl, Krzysztof, i szukaj opcji. Szukaj dobrej opcji. To znaczy tak, no zawsze mogę zagrać tak, skoczkiem i na przykład wieżę wstawić tu. Jednego pionka zawsze odbije, jeżeli on weźmie tego. Możliwe, że to też jest ok. A może tak, tu, on pójdzie tu, ja E6, on musi zbić, ja pójdę tu. Jeżeli on się pokusi na pionka, to ja zagram tak i zdobędę gońca. Ja? Jest plan. A to będzie trwało za długo. Nie, nie będzie. Nie będzie. Idziemy wieża D7. Goniec na F8. Musi oddać pionka. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Aha, bo jak on zbije, ja muszę go związać. Muszę go związać na amen. Muszę go związać na amen, nie mam wyjścia. E6, bicie i tu. Nie wiem, czy ja nie przesadzam, ale to jest mój plan na to, żeby właśnie w ten sposób zdobyć figurę. No, musi wybić. I skoczek E5, grozi taki ruch. Król nie ma za bardzo przywiązania. Dobrze,
Nie, dobrze to jest wymyślone, Krzysztof. Bardzo dobrze. Może dać szacha, który nic nie daje, bo idę tu. Lufcik się przyda. I teraz mam opcję skoczek D7, skoczek G6. A król jest w potrzasku. I grozi ruch z zdobyciem figury. Wymyśliłeś, Krzysztof. Wymyśliłeś. Wymyśliłeś. Ach, jednak coś tam pod tą kopułą czasem zatrybi. Ach, te szachy są piękne, słuchajcie. Trzeba oddawać materiał, żeby coś zdobyć. Zwykle to tak jest. Inwestycja. Szachowa inwestycja, moi drodzy. Niby to jest taki speedrun, a czasem troszeczkę emocji się jednak pojawia. Bo teraz tak, on tak, ja tu, on tu, ja odejdę. Ten skoczek będzie musiał szybko wrócić na dobrą pozycję. No tak, będzie musiał. Chyba że podczepię pionka aż tu, chociaż to kolejne są posunięcia. Kolejny okres wyczekiwania. Okej, on idzie po pionka, więc muszę zagrać konkretnie. Tak, tak. Poczekajcie, a jak zagram tu, on zbije. Ja tu. On tu, ja będę miał poświęcenie. Pionki są za szybkie. Chyba muszę tak. Tak, skoczek, król. Dobra, skoczkiem wyjdę. No gram skoczkiem na G6. Nie ma wyjścia. Bije. Wieża odbije, zagramy sobie daleko i skoczkiem zaczyna uciekać. No okej, okay. I wieża daleko. Żeby skoczek miał swobodę gry. Hop. Tu? Tu? Zdobywam pionka? Nie, bo będzie szach. Może tak, bo się zawsze zahaczę tu, a król sobie pójdzie tędy. Bo te pionki chyba nie są aż tak groźne, tak mi się wydaje przynajmniej. Idę królem. Stawiamy pionka tam, za pionka, który jest bardziej wysunięty, więc sobie stawiamy. On oczywiście może też tak zagrać. Podejdę królem, żeby już mnie nie szachował. Idę tak. Istnieje też opcja poświęcenia chyba w razie czego. Szach i tu. Szach. Nawet jeszcze królem chce mi się podejść. Tu bym odciął tego króla grając tak. Może to nie ma sensu w sumie, odcięcie króla. Bo teraz co, on będzie sobie tu maszerował. Muszę... No muszę tak zagrać. Tu będę miał jeszcze fajnego szacha, bo on nie pójdzie na D6. Zawsze odetnę tego króla na chwilę. Chociaż nie wiem, czy to nie jest strata tempa, ale możliwe, że nie. Chociaż wzięcie tego pionka też jest ciekawe. On też musi się zastanowić. Dam szacha. Ok, poszedł w tę stronę. Tu nie może. Ok, tutaj będzie chciał grać, ale wtedy ja zagram tu, on zbije, ja tu, on tu. Oj, przegrywam. Więc tak chyba muszę zagrać. Chyba tak. Bo jeżeli on zagra tu, to ja zbijam pionka, on tu. O, w sumie to nie wiadomo. Nie no, bez jaj. On zagra tak, to ja zagram tu. On tu, ja tu. Okej, dobrze jest. Tu trzymam tego pionka, to też ważna zasada. Trzymać pionka, nie pozwolić wieży swobodnie zagrać. Skoczkiem tu trzymamy, on będzie chciał dać szacha, okej. Okay. Zagramy tak, że jakby co to tu, to tu. Źle zagrałem. Królem trzeba było uciekać, bo teraz on ma takie posunięcie. I no tak, źle zagrał. Źle zagrał, ja też źle zagrałem. Królem uciekał, naprawiam swój błąd. Bo mógł zagrać tak. Ja zbijam i tu, i groził szach, po prostu miał tempo.
Aj, przeoczyłem. To znaczy, przegrana nie była, bo zawsze mogłem tutaj zbić. Dobra, no to idę pionkiem sobie spokojnie o jedno pole. To jeszcze nie jest takie proste. Dobra, zagrałeś tak. Teraz jak zagram tutaj, pójdziesz tu. Trzeba uważać. Trzeba bardzo uważać. Jeszcze może siatka matowa. O, może tak. I tu. I będzie siatka matowa. Też to wchodzi w grę. Dobra. To jest, to w ogóle nawet nie jest ryzyko. Skoczek najpierw. I tutaj. I będzie mat. Nieunikniony. A jeżeli tak, a jeżeli on ucieknie, to tutaj stało. A jeżeli tu, to oddali się po prostu. Możemy dać mu szachę i z powrotem zawsze wrócić. I podejść królem. Tak, dobrze, 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 dobrze. O, trzeba uważać jednak z tą figurką. Mimo że mamy figurę więcej, to trzeba uważać. No tutaj szacha damy. Za frytki. Jak tu pójdzie, to kolejna się nadarzy okazja. No właśnie. Pytanie, czy ja mogę tu zbić. Pójdzie tu. No właśnie, te pionki są groźne. Trzeba bardzo uważać. Co tutaj zagrać? Żeby mieć opcję taką chyba. Nie, to nie będzie dobry ruch. No muszę bardzo uważać, naprawdę, bo tutaj teraz tak. Z powrotem zagram tu, on zagra tu. Ja zagram tak. Okej, okay, wracam. Król jest tam odcięty. Muszę trzymać te pola koniecznie. Jak on zagra tam, to ja tutaj. Może sobie te dwa pionki skosić, a ja skoszę te dwa. I król tutaj. Tak jest. To się trzyma. Jeżeli idzie tak, to ja skoczkiem, on tak i uciekam i potem wieżą zawsze bronię. Bo jeżeli zagrałby tak, ja bym zbił wieżą, on by zbił ja skoczkiem i tu, to mógłbym przegrać chyba. Skoczek ucieka i pionek idzie. I bym nie wygrał. Jak tak, to pionek na A2. Tutaj grozi szach. Teraz tutaj. Dokładnie. Znowu atakuje te pionki. Niby to jest nie takie proste, ale jak znamy zasadę, co to, kurczę, pióro puszcz mi się zrobił na górze. Jak znamy zasadę, to damy radę. Teraz chyba tutaj. Tu. Nie, to nie tutaj. Krzysztof, to nie tutaj. Może coś spróbować z pionkami dalej? Powiem szczerze, nie wiem. Bo on zaraz zagra tu. Ojej, tu się robi mało czasu. Chyba tak. Bo tu to zawsze mam odbicie i tutaj bronię. Król jest blisko. Mogę dać szacha. Zobaczymy, czy wpadnie w pułapkę. Bo zawsze mam tutaj opcję też obrony. I tak, nie wiem, czy to działa. Nie wiem. Możliwe, że nie. Znaczy, grozi mat, więc działa. I tu, i tu. Troszkę już teraz za szybko poszło. Ale musiało tak pójść. O, rety. Nie wiem, tak. Powiem wam szczerze, oj, chyba przegiąłem. Oj, coś czuję, że przegiąłem. Bo on chyba idzie tutaj. Co on gra w ogóle? Daje mi jakąkolwiek szansę. Dziwne, tu grozi mat teraz. On musi uciekać. Dał mi szansę, kurczę, powiem wam szczerze, no ciężko wygrywać to jeszcze z takimi pionkami, nie takie proste, ale końcówka mega, mega niespotykana. No to mat. Nie, nie mat. Szach. Tak, jeszcze dam szacha. Szacha kolejnego tu bronię. I co?
nie wiem, bije tu, tu. A to dał mi szansę teraz. To w ogóle źle zagrał gość. Oj, to w ogóle źle zagrał. Czemu on pionkami nie szedł? Nie wiem, co to jest w ogóle za pozycja. Mam mało czasu. Dlaczego ja mam 20 sekund? Dobra, teraz tu już na spokojnie. Tu królem zagram, skoczkiem tu. Tu wystarczy poświęcić. Będzie po prostu łatwiej. Dobra. Deklarowany ruch, a to jest kwestia właśnie sekund. Do hetmana się nikt nie dorwie. No i jest, ależ była partia. Zerknę szybko tylko w końcówkę, jak silnik to ocenia. I to słuchajcie, ocenia to na nie takie proste, jak mi się wydawało. Tutaj dokładnie trzeba było grać, nie? A gdzie była duża przewaga? Tak patrzę na silnik. Skoczkiem trzeba było bić pionka jednak tutaj. Okej, okay, ciekawe. B2 i królem do siatki matowej. A jakie to proste przecież, co nie? Nowa partia, moi drodzy. Kolejna partia. Lecimy. Czarny kolor. E4. Niech będzie C5. Obrona sycylijska. A3, no to są takie kombinowane szachy. Kombinowane szachy bardzo lubimy. E6, jeżeli B4, biorę pionka. Biorę do końca. Tu się niczego nie boimy, idę pionkiem sobie tutaj. Ok, zagrajmy sobie. O właśnie, co sobie zagrajmy? Ostatnio grałem skoczek F6 w podobnych sytuacjach. E5 tu i tu. Potem będzie opcja zaczepki z pionkiem więcej. OK. Myślę, że B6 jest dobrym pomysłem, żeby goniec od razu grał. I od razu B6. Bo teraz mogę sobie pozwolić na wymianę figur. On jej nie chce. OK. Ale zagramy D5. Zagram D5. Jeżeli on przepcha, to ja zagram skoczkiem. I tutaj chętnie też oddam pionkę, jakby co. No hetman, jasne, no to ten ruch jest oczywisty. Pytanie jest takie, czy ja nie mogę tak, bo jeżeli tu bicie do końca, potem strzałka tam. Goniec broni, jasne. No dobra, jak broni, to sobie wymienimy jednego skoczka, tu goniec nie stoi dobrze. Więc sobie to uczynimy. Jeżeli zbicie skoczkiem, bo będzie chciał tu celować, to subtelna H6. I już roszada wchodzi w grę jak najbardziej. Tylko jeszcze skoczka wyprowadzić tędy i gra muzyka. Czy skoczek tutaj, wieża może na C8, ta lub ta. I grozi nawet bicie na D4. No z gońcem może być problem. Może A5, goniec A6. To też jest ciekawy plan, żeby tego gońca wymienić i swobodnie sobie już grać. Tu na pewno F4 ze strony przeciwnika będzie kontynuowane. Po prostu wezmę tego pionka, jak będzie trzeba. I tyle. O, to ciekawe. Wyprowadzam skoczka w takim razie. Wszystkie figury muszą grać. Bez dwóch zdań. Dziwne. Ja bym na jego miejscu grał F4 z zamkniętymi oczami. Tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. Tylko F4. On musi grać aktywnie. Aktywnie. Musi grać ofensywnie. Przede wszystkim. OK.
filozofia chyba prosta. Gramy sobie tutaj na linii C. Zagranie tutaj i skoczek A5. No to jak on celuje mi w skrzydło hetmańskie, no to ja się cieszę, przecież ja mam wszystkie figury na hetmańskim skrzydle. Jak chcesz przeciwniku zdobyć jakąś tam przewagę? No i skoczek C4, tu się nawet nie ma nad czym zastanawiać. Kolejna wymiana. Czymkolwiek nie wybije, świetnie. Otwieram gońca po prostu. Jest cudownie. A będzie musiał wybić raczej. No właśnie. Z pionkiem więcej gra muzyka. A6, żeby zagrać B5 od razu. O, chwila, Krzysztof, ale byś gafę popełnił. Dobra. G6, to mi się hetman wtrynił. Ależ właśnie to jest szybkość. Nie no, tutaj to spokojnie wybijamy. I podprowadzę pionka. To ja też mam opcję hetman C6. Tutaj trzeba bronić, ale on będzie grał tak. Wtedy hetmanem zagramy tu. I niepostrzeżenie będziemy atakować wieżę. Ciekawe, czy to dostrzega przeciwnik. A jak zagrałeś tak... To prosty ruch hetman G5 i jesteśmy w domu. Plan jest prosty jak budowa cepa. Wymienić hetmany, wstawić gońca, wstawić wieżę, iść pionkami. Tyle. A poza tym grozi mat na G2, więc jak nie zauważy i na przykład wróci, to też fajnie. Widział. Dobra. Pewnie tak będzie chciał grać. Może. No dobra, tak. Tak jak mówiłem, bo jeżeli tak, to sobie to olejemy. Chwila, bo też są opcje fajnych przełomów. Jeśli tu... No, będziemy pionki mocno atakował. No dobra, bo możliwe, że teraz jest przełom dobry. Tak i tak i tak. Wieża gdziekolwiek i tu i kolejnego pionka... Zdejmuję. Możliwe, że to jest ok. I możliwe, że tak trzeba grać. A jeżeli tu i on tu, a ja tu, on zbije, to ja mam takiego pionka tam bardzo silnego. Albo nawet wybicie. Ciekawe w sumie. W sumie to bardzo ciekawe. A5, wieża A1, tutaj bicie. Mogę sobie pozwolić też na nieruszanie się wieżą, bo broniona jest. Zagram tu, on zbije, ja tu, nie, chwila, trochę przeginam tutaj w moim myśleniu. B4 też chodzi mi po głowie. B4, bicie. C3, bo atakuję tu. Wykorzystanie. Wieża A3. Wieża tu. Tu? A, troszkę się to... Coś mi się trochę tu nie zgadza. Mogę też zagrać tak i bronić po prostu póki co. Przejść królem. No dobra, przechodzę królem. W sumie racja. A po co się śpieszyć? Tak zawsze obronię. Bronię. Jeżeli tak, będzie opcja zbicia, to mogę zagrać tak. Teraz tak, bo groziła opcja bicia. Przejdę królem tutaj. Powolutku. Aha, bo ja się nie przedostanę przecież królem tutaj, pionka nie posunę do góry. Możliwe, że B4 w takim razie. Nie, no dobra, konsekwentnie. Idziemy. Tutaj przykleję się do pionka i zagram B4. Nie jest takie proste jeszcze, mi się przyblokował tutaj skubaniutki. No dzisiaj słabsza forma trochę. No dobra, tutaj to bije z szachem i bije tam. To on tego nie widział? Pionki, to teraz zmienię koncept. Naprawdę? Okej. To teraz tu i tu. Muszę tak grać. Nie mam wyjścia.
muszę w ten sposób grać. Tu atakujesz, tak? Pytanie, czy taki ruch nie jest dobry? Wymieni wszystko. I co to za wieżówka jest? Jest dobra wieżówka. Wymienię sobie mniej aktywną wieżę. A jak tu zagrałeś? Aha, to też mogę tak zagrać. Czy tutaj maszerować? Wymiana do końca? Tu? Oczywiście, że A4. Jeszcze łatwiej. Gościu, jeszcze łatwiej. Jeszcze łatwiej. Jesteś mój. Jesteś mój kolego. No może dać szacha jeszcze oczywiście. Będę musiał uciec. Bo tutaj na przykład. Ale jak widać, wolał szybciej. No i co? No mu się ruchy zaraz skończą. Szacha damy, weźmiemy pionkę. Może dać szacha i królem się tutaj schować, ale to jak widać nie zmienia tutaj nic. Moi drodzy, no dobra, partie już są coraz cięższe i dobrze. Dziękuję za uwagę, przypominam o zapisaniu się na newsletter, w poniedziałek trening z Gambitu Hetmańskiego. Zapraszam, do zobaczenia, cześć.